Cześć, nazywam się Karol Skrzypek. Mój zawodowy rekord w MMA to 4 zwycięstwa, brak porażek. Ja jestem zawodnikiem, który stara się cały czas iść do przodu, walczyć, wywierać presję, a na rywalach, nawet jeżeli rywal wywiera presję na mnie, to staram się nie ustępować, przez co jesteśmy w stanie zapewnić duże show. Nazywam się Kamil Dołgowski, mój rekord dotychczasowy to 4-0. Karol tak samo ma podobny rekord, więc będzie mocna bitka. Ma on taki sam rekord jak ja, jest po bardzo mocnym zwycięstwie nad Cezarym Oleksiejczukiem. Jest to mocny rywal, co pokazał w ostatniej walce, jest wytrzymały, potrafi dobrze kontrować, wciągać przeciwnika w pułapki, ma dobrą stójkę, dobry parter, walka na pewno będzie fajna. Tak, myślę, że postawi mi mocne warunki, jest z jednego z najlepszych klubów w Polsce, ma też dobrego trenera bardzo, więc zobaczymy, wszystko pokaże walka. Wsparcie narożnika jest bardzo ważne dla zawodnika, wiesz, to są osoby, którym ufam, słucham ich uwag, oni prowadzą walkę, a ja jestem ciałem sprawczym, wykonawczym w klatce. Czy można mieć plan? Każdy ma jakiś plan, dopóki nie dostanie ciosu jakiegoś mocniejszego, nie? Serdecznie zapraszam wszystkich 5 kwietnia do Łomży na moją walkę, którą stoczę w organizacji Armia Fight Night. Będzie to mój 4. pojedynek. Dołożę wszelkich starań, aby go wygrać. Karol, szykuj się na mocną walkę.